Brytyjskie małżeństwo było przekonane, że na greckiej wyspie Kos odnalazło prawdziwy raj na ziemi. I rzeczywiście tak było, dopóki w lipcu 1991 roku nie doszło do pewnego tajemniczego zdarzenia. Postawiona na nogi grecka policja próbowała rozwiązać zagadkę. Jednak niedoświadczeni funkcjonariusze w trakcie prowadzonego śledztwa popełniali błąd za błędem. Przełom nastąpił dopiero po 25 latach. Ale nawet wtedy, gdy wydawało się, że rozwiązanie zagadki było już na wyciągnięcie ręki, pojawiły się kolejne niewiadome. Co tak naprawdę stało się na tarasie przed domem pewnego słonecznego popołudnia? Czy kiedykolwiek poznamy rozwiązanie jednej z największych tajemnic greckiej wyspy Kos? Wystartowałem z trzecim sezonem Strach Story. Premiery nowej serii przyjęliście niezwykle pozytywnie. Bardzo wam za to dziękuję. Przypominam, że nowe odcinki Strach Story będą pojawiać się w czwartki. Następny materiał będzie dotyczyć historii z życia słuchaczy, które miały związek ze zjawiskami paranormalnymi. Powiem szczerze, że ja sceptycznie podchodzę do takich tematów, ale słuchając i nagrywając nadesłane przez was opowieści, wiele razy w mojej głowie pojawiały się pytania, jak to możliwe? Szczególnie w pamięci utkwiła mi pierwsza historia o tytule Kradziony prąd. Słuchaczka opisała zdarzenia sprzed 23 lat, kiedy jej sąsiad w nietypowy sposób próbował dać znać pozostałym lokatorom bloku o swoim nagłym odejściu. Odcinek zawierający m.in. tę opowieść znajdziecie na Strach Story już w nadchodzący czwartek, 13 czerwca. Tutaj szczególna prośba do słuchaczy Spotify. Jeżeli słuchacie Strach Story, pamiętajcie o zaobserwowaniu tego podcastu oraz wystawieniu oceny 5 gwiazdek. Z góry dziękuję. Do usłyszenia. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Gorące słońce, piaszczyste plaże i krystalicznie czysta woda. Do tego ruiny starożytnej świątyni, w której dawno temu wykładał sam Hipokrates. Na początku lat 90. ubiegłego wieku niewielka grecka wyspa Kos cieszyła się ogromną popularnością wśród zagranicznych turystów. Największy ich odsetek stanowili Brytyjczycy. Wielu z nich tak bardzo upodobało sobie to miejsce, że nie tylko na Kos wracali podczas następnych wakacji, ale nawet decydowali się na tej wyspie zamieszkać na stałe. Właśnie taką życiową drogę wybrali sobie Needhamowie z Sheffield. Zamieniając w ten sposób kapryśną pogodowo Wielką Brytanię na wiecznie słoneczną Grecję. Christine i Eddie zakochali się w wyspie od pierwszego wejrzenia. Latem 1990 roku udali się tam na swoje pierwsze zagraniczne wakacje. Towarzyszyli im dwaj synowie, 17-letni Steven i 11-letni Danny. Ich 18-letnia córka Kerry została wtedy w domu ze swoim 9-miesięcznym synkiem Benem. Właśnie pogodziła się z Simonem, ojcem swojego dziecka, który zostawił ją, gdy była w 5. miesiącu ciąży. Teraz para zamierzała spędzać każdą wolną chwilę tylko ze sobą. Najmocniej w greckiej wyspie zakochała się Christine. Jej mąż nie protestował, gdy już po powrocie do domu usłyszał od niej, że oddałaby wszystko, aby tam zamieszkać. Wręcz przeciwnie, mężczyzna, chcąc spełnić największe marzenie swojej żony, postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Ich synowie także nie mieli nic przeciwko. Niemal od razu zaczęli planować przeprowadzkę. Sprzedali dom, kupili dużego kampera. Już pod koniec tego samego roku wspólnie z synami opuścili Anglię, przenosząc się na grecką wyspę. Tam zamieszkali na południowo-wschodnich obrzeżach miasta Kos, a konkretnie w dzielnicy o nazwie Paradisi, czyli raj. Zamieszkali w gaju oliwnym na wzgórzu Herakles, gdzie zaparkowali swojego kampera. Eddie szybko znalazł pracę. Z zawodu był budowlańcem, a jeden z jego sąsiadów, niejaki Michaelis Kypreos, chciał wyremontować swój wakacyjny dom. Dodatkowo zaproponował użyczenie tego właśnie domu całej rodzinie w okresie jesienno-zimowym, gdy posiadłość będzie opuszczona.
Brytyjczycy ucieszyli się z tej propozycji, uznając, że skromne warunki panujące w tym domu i tak będą znacznie wygodniejsze niż mieszkanie w przyczepie kempingowej. Ojciec do pomocy przy remoncie wziął obu synów, których zamierzał przyuczyć do zawodu budowlańca. Jego żona zatrudniła się w hotelowym barze, gdzie serwowała drinki zagranicznym turystom. Eddie szybko zaprzyjaźnił się ze swoim pracodawcą. Zapraszał Greka do swojej przyczepy kempingowej na szklaneczkę whisky. Michaeli odwdzięczał się domowymi obiadami oraz spotkaniami przy lampce greckiego wina. Obie rodziny często wspólnie biesiadowały podczas weekendowych imprez, ciesząc się swoim nowym życiem. Ale nawet nie przypuszczali, że już niedługo ten grecki raj stanie się dla nich prawdziwym piekłem. W czasie, gdy Christine i Eddie z synami rozkoszowali się greckim słońcem, ich córka ledwo wiązała w Anglii koniec z końcem. Mieszkała z Simonem w obskurnej kawalerce komunalnej. Oboje nie pracowali, zajmując się swoim rocznym synkiem. Żyli głównie z tego, co otrzymywali w ramach programu pomocy społecznej. Tych pieniędzy nie wystarczyło na zbyt wiele. Ledwo na opłaty, pieluchy dla Bena i jedzenie. O jakimkolwiek wieczornym wyjściu gdzieś z przyjaciółmi nie mogło być nawet mowy. Czasami pomagali im rodzice, podsyłając z Grecji kilka funtów. Oni sami nie byli bogaczami, ale jak tylko mogli, wspomagali swojego ukochanego wnuczka. Tymczasem stosunki pomiędzy niezamężną parą młodych rodziców znowu zaczęły się psuć. Za dużo obowiązków, a za mało rozrywek. Do tego dochodziła codzienna walka o zapewnienie dziecku wszystkiego, czego tylko potrzebowało. Ich kłótnie stawały się coraz częstsze i coraz głośniejsze. Christine bardzo martwiła się tym, że podczas telefonicznych rozmów z córką, zamiast jej śmiechu, słyszała płacz. Do tej pory Kerry kategorycznie odmawiała przyjazdu do nich do Grecji, ale gdy wiosną jej matka ponowiła zaproszenie, tym razem padła zupełnie inna odpowiedź. 19-latka zdecydowała się porzucić swoje nieciekawe angielskie życie i spróbować szczęścia w Helladzie. Zabrała ze sobą tylko synka. Swojego narzeczonego pierwotnie nawet nie poinformowała o swoich planach. Dowiedział się o tej przeprowadzce dopiero kilka dni przed wyjazdem. Usłyszał wtedy zapewnienie, że dołączy do nich za kilka dni, gdy wyrobi już sobie potrzebny paszport. Ostatecznie ojciec chłopca przybył na wyspę Kos 2 miesiące później. Kerry pracowała już w tym czasie w hotelowym barze. Swoje stanowisko odstąpiła jej matka. Jej córka, nie chcąc tłoczyć się ze wszystkimi w przyczepie kempingowej bez porządnej łazienki czy ubikacji, wynajęła sobie niewielką kawalerkę w pobliżu swojego miejsca pracy, nieco ponad 1,5 kilometra od miejsca, w którym stała przyczepa rodziców. Przed rozpoczęciem pracy przyprowadzała Bena do dziadków, a po jej zakończeniu odbierała go. Spacer w jedną stronę zajmował jej nieco ponad 30 minut. Po swoim przybyciu Simon zamieszkał z narzeczoną i synkiem. Od razu podjął też pracę w rodzinnej ekipie, remontującej dom greckiego sąsiada. Ale takie życie nie bardzo mu odpowiadało. Nie polubił też samej Grecji, więc w nowym miejscu wytrzymał zaledwie miesiąc. W międzyczasie sporo pił. Był też zazdrosny o Kerry, która pracowała z przystojnymi Grekami. To prowadziło do kłótni i wzajemnych oskarżeń. Dziadkowie Bena starali się łagodzić sytuację, ale na niewiele się to zdało. W końcu Simon zaczął mieć dość. W piątkowy poranek 22 lipca 1991 roku pożegnał się z rodziną, ucałował narzeczoną i synka, a potem wsiadł na prom płynący z Kos do Aten, skąd samolotem wrócił do Anglii. Kerry nie była tym faktem specjalnie załamana. W tamtym czasie jej uwaga coraz mocniej skupiała się na niejakim Manosie, uwodzącym ją przystojnym barmanie, wobec którego coraz trudniej było jej pozostać obojętną. Podobno to właśnie z jego powodu Simon nieoczekiwanie opuścił wyspę, ale być może były to tylko dziennikarskie plotki. Dziś trudno to już ustalić ponad wszelką wątpliwość, a dla całej sprawy chyba nie ma to większego znaczenia. 2 dni po tym rozstaniu doszło do tragedii,
o której w Wielkiej Brytanii mówi się do dziś. Dwudziesty dzień lipca 91 roku wypadał w słoneczną, leniwą i upalną niedzielę. Od samego rana absolutnie nic nie zapowiadało nadciągających powoli czarnych chmur. Tuż przed południem Kerry zgodnie z ustalonym harmonogramem przywiozła Bena do Paradisi. Pożegnała się z rodzicami, braćmi oraz synkiem i udała się do hotelu, gdzie rozpoczęła swoją zmianę. Niedługo później Needhamowie z synami i wnukiem tradycyjnie poszli na niedzielny obiad do swojego greckiego sąsiada i pracodawcy. W trakcie tego posiłku mały Ben bawił się beztrosko na tarasie domu. Obserwowali go z kuchni przez otwarte drzwi na taras. Chłopczyk w tym czasie miał w sobie mnóstwo energii. Trzymając w dłoniach swoje ulubione zabawkowe autka, biegał beztrosko tam i z powrotem. Później wymachiwał kijem, następnie pomoczył się trochę w małym dmuchanym basenie. Jego dziadkom wydawało się, że wszystko mają pod absolutną kontrolą. W międzyczasie babcia wyszła, aby ściągnąć chłopcu przemoczone spodenki. Powiesiła je na najbliższym drzewie, aby szybciej wyschły. Później wróciła do jadalni, aby już po obiedzie zjeść deser popijany lampką greckiego wina. Około godziny 14:30 wszyscy stali od stołu. 18-letni Steven wsiadł na swój motorower i odjechał w stronę najbliższej plaży. Zamierzał popływać w morzu, a później dojechać do mieszkania Kerry, aby wziąć prysznic i przy okazji strzelić sobie schłodzone piwko, którego nigdy nie brakowało u siostry w lodówce. Ot typowa leniwa grecka niedziela przed kolejnym tygodniem pracy przy remoncie domu sąsiada. Wokół domu Kypreosa panowała wówczas błoga cisza. Jednak już kilka minut po jego wyjeździe Christine uznała, że było stanowczo za cicho. Wyjrzała na taras. Był pusty. Obeszła więc dom dookoła. Tam też cisza i pustka. Zawołała swojego wnuka po imieniu. Ben zawsze w takich momentach przybiegał do niej roześmiany. Ale nie tym razem. Nigdzie nie było 21-miesięcznego dziecka. Pomyślała, że nie mógł odejść zbyt daleko. Nie mający jeszcze 2 lat chłopczyk nie był przecież sprinterem. Zaczęła go szukać. Natychmiast do tych poszukiwań dołączyli pozostali. Ona, jej mąż, syn i sąsiad zaglądali wszędzie. Przeszli kawałek uliczki biegnącą przy domu, później przez pobliskie pole. Zajrzeli do sąsiedniego gaju pomarańczowego. Wołali Bena, ale odpowiadała im tylko głucha cisza. Żadnego dziecięcego płaczu czy śmiechu. Tylko gdzieś z oddali dochodziły do nich stłumione odgłosy pracującej koparki. Znali już ten uciążliwy dźwięk. Jak w każdą niedzielę, jeden z mieszkających w okolicy Greków wykorzystywał dzień wolny od pracy na porządkowanie swojej posesji z gruzu i kamieni. Needhamowie nie spanikowali. Nagle przyszło im do głowy tylko jedno możliwe, ich zdaniem, rozwiązanie tej zagadki. Bena na pewno zabrał ze sobą Steven. Chłopiec uwielbiał jeździć ze swoim wujkiem na jego motorowerze. Gdy tylko zauważył, że zbliża się on do swojego pojazdu, natychmiast podbiegał, próbując wdrapać się na siedzenie. Gdy próbowano go odciągnąć, zaczynał głośno płakać, dlatego 18-latek często zabierał siostrzeńca na wspólne przejażdżki. Jeśli go zabrał, to na pewno już niedługo z nim wróci. Przecież tutaj nie mogło stać się nic złego. Późnym popołudniem rodzina wróciła do swojego kampera. Ediemu coś jednak nie dawało spokoju. Dlatego w poszukiwaniu syna i wnuka swoim Land Roverem pojechał do mieszkania swojej córki. Tam zastał Stevena, który właśnie szykował się do powrotu do Paradisi. Ale nie było z nim Bena. Co więcej, 18-latek zapewnił ojca, że nie przyjechał ze swoim siostrzeńcem. Tak, maluch próbował wsiąść razem z nim na motorower, ale Steven nie chciał go zabrać. Dlatego odprowadził go z powrotem na taras, a później odjechał samotnie. Oznaczać to mogło tylko jedno. 21-miesięczny Ben zaginął. Dopiero w tym momencie Eddie spanikował.
chyba po raz pierwszy w całym swoim dotychczasowym życiu. Zawsze był prawdziwym, zimnym twardzielem, który z niejednego pieca jadł już chleb, ale teraz ze zdenerwowania nie mógł nawet oddychać. Natychmiast pojechał do domu swojego greckiego szefa, aby kontynuować poszukiwania wnuka. W tym czasie Steven motorowerem pojechał po matkę, a następnie razem udali się na najbliższy posterunek greckiej policji. Tam ją zostawił, a sam popędził do ojca, aby towarzyszyć mu w szukaniu zaginionego malucha. Greccy funkcjonariusze potraktowali zgłoszenie przerażonej babci niezwykle poważnie, ale nie bardzo wiedzieli, co w takiej sytuacji powinni zrobić. Do tej pory głównymi problemami, z jakimi najczęściej musieliśmy się mierzyć na wyspie, było okradanie turystów przez miejscowych cyganów lub bójki pomiędzy pijanymi wczasowiczami. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się poważnymi przestępstwami, ponieważ takich nikt u nas nie popełniał. Oczywiście natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Jednak policjanci działali trochę po omacku, przeczesując niemal dokładnie te same miejsca, w których wcześniej była rodzina. Pierwotnie założono, że pozostawiony bez opieki Ben zgubił się po tym, jak samowolnie oddalił się od swoich opiekunów. Zaglądano więc do sadów i gajów, sprawdzano wysokie zarośla i rowy z wodą. Choć jego dziadek zasugerował, że równie dobrze mogło dojść także do porwania. Taką ewentualność uznano za mało prawdopodobną. Z tego powodu nie zarządzono żadnych blokad na drogach. Nie sprawdzono wyjeżdżających z miejscowości samochodów. Nie wchodzono na prywatne posesje mieszkających w tej okolicy ludzi. Gdy jedna grupa policjantów próbowała odnaleźć chłopca, druga przesłuchiwała jego babcię. Dopiero po upływie kilku godzin pozwolono jej opuścić komisariat, aby mogła powiadomić o zaginięciu matkę Bena. Carrie była wstrząśnięta. Natychmiast opuściła bar, aby dołączyć do ojca i młodszych braci w poszukiwaniu swojego synka. Oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia rozpoczęto dopiero następnego dnia rano. Policjanci przyjechali do przyczepy, aby zabrać matkę chłopca na przesłuchanie. Jednak nie byli już tacy mili i przyjaźni jak dzień wcześniej. Więcej szczegółów na temat tej pierwszej rozmowy z greckimi stróżami prawa Carrie przedstawiła w napisanej przez nią książce dopiero ponad 20 lat później. Greccy policjanci od samego początku byli wobec niej wrogo nastawieni. I to właśnie ją obwiniali za to, że Ben zniknął. Uderzali pięściami w stół. Krzyczeli na nią, pytając, gdzie jest chłopiec. Reszta ich pytań także była wymierzona przeciwko 19-letniej barmance. Jak można zgubić własne dziecko? Jak można chodzić do pracy, będąc matką niespełna 2-letniego malucha? Czy aż tak bardzo nie kocha swojego synka, że pozostawia go na pół dnia pod opieką nieodpowiedzialnych dziadków? Dlaczego przebywa na wyspie bez ojca dziecka? W pewnym momencie z ich ust padła nawet dość jasna sugestia, że to może matka jest odpowiedzialna za zaginięcie syna. Czyżby chciała się pozbyć niechcianego dziecka? Może nawet sprzedała chłopca jakiejś bezdzietnej rodzinie, która odebrała malucha, gdy Brytyjka była w pracy, aby w ten sposób zapewnić jej żelazne alibi. Warto w tym miejscu dodać, że grecka policja nie zadała sobie nawet trudu sprowadzenia na przesłuchanie zawodowego tłumacza. Zamiast tego ściągnięto znającą język angielski sprzedawczynię z pobliskiego warzywniaka. Takie właśnie policyjne standardy panowały na początku lat 90. na głębokiej greckiej prowincji. W rodzie nastawienie do Niedemanów mieli zresztą nie tylko tamtejsi policjanci. Podobny stosunek szybko zaczęli przejawiać także zwykli Grecy, którzy do tego czasu zdążyli mniej lub bardziej poznać przybyszów. Do rodziny szybko zaczęły dochodzić pierwsze plotki rozpowszechniane wśród miejscowej ludności. A można się było sporo nasłuchać. Na przykład tego, że matka Bena nie była tak naprawdę barmanką, a prostytutką. Wolała obsługiwać bogatych klientów, niż opiekować się własnym dzieckiem. Że dziadkowie byli pijani, kiedy chłopiec zaginął. Że cała rodzina mieszkająca w tamtej przyczepie kempingowej
nie różniła się niczym od mieszkających w taborze cyganów. Jeszcze tego samego dnia Eddie otrzymał od policji zapewnienie, że kilku funkcjonariuszy zostanie wkrótce oddelegowanych do portu, skąd odpływały promy między innymi do Aten i na Rodos. Dziadek pojawił się pierwszy w umówionym miejscu. Czekał kilkanaście godzin, ale żaden z policjantów nigdy nie pojawił się w porcie. Nie mając nic do stracenia, Eddie na własną rękę krążył wokół wjeżdżających na promy samochodów. Zaglądał podróżnym do wnętrza ich aut przez szyby. Próbował dostrzec, czy może w którymś z pojazdów nie znajduje się jego wnuk. Nic więcej nie mógł niestety zrobić. Nie był przecież policjantem. Jako zwykły cywil nie mógł od nikogo zażądać otworzenia bagażnika. Nie miał możliwości przeszukania jakiegokolwiek samochodu. W tym czasie krzyczano na niego, trąbiono, wyzywano go, a nawet grożono pobiciem lub potrąceniem. A mimo to Eddie przez całą noc odważnie zaglądał do kolejnych samochodów opuszczających wyspę. Pomimo nagleń ze strony dziadka minęło kilka długich dni, zanim pierwsze informacje o zaginięciu pojawiły się w greckiej telewizji i prasie. A mimo to tamtejsza opinia publiczna nie wykazała większego zainteresowania. Rodzinę odwiedził tylko jeden dziennikarz, ich rodak, przebywający wtedy na wyspie Kos na rodzinnych wakacjach. Reporter towarzyszył im przez kilka następnych tygodni. To właśnie dzięki jego artykułom o zaginięciu Bena dowiedzieli się Brytyjczycy. Tymczasem mijały kolejne dni. Nie natrafiono na żaden ślad. Niespełna dwuletnie dziecko po prostu rozpłynęło się w powietrzu. Przesłuchiwano co prawda kolejne osoby, ale nikt nic nie wiedział i niczego nie słyszał. Spodziewając się, że Grecy nie za wiele mogli w tej sprawie zrobić, Nidemowie zwrócili się o pomoc do brytyjskiej ambasady w Grecji. Poprosili o przetransportowanie ich do ojczyzny, ponieważ oni sami nie mieli na taką podróż wystarczających pieniędzy. Liczyli na to, że będąc w Anglii, uda im się zaangażować w poszukiwanie brytyjskie służby. Ale ambasada także nie mogła pomóc, a może nie chciała, przynajmniej na początku. Od urzędników Eddie dowiedział się, że nie zostali oni uznani w Grecji za ofiary przestępstwa, więc nie podlegali wymogom procedury ewakuacyjnej. W zamian obiecali pomóc w wyborze prawnika reprezentującego rodzinę w kontaktach z greckim wymiarem sprawiedliwości. Niby to było uczynne ze strony ambasady, ale tak naprawdę wyglądało to tak, że rodzina otrzymała kartkę z numerami telefonów do kilku prawników. Dalej mieli już sobie radzić sami. Na zasadzie, macie tu listę, podzwońcie sobie i popytajcie. Brytyjczycy nie zamierzali jednak bezczynnie czekać. Sprzedali zarówno swój samochód, jak i przyczepę kempingową. Resztę pieniędzy pożyczyli od sąsiada. Następnie za wszystko kupili bilety na samolot do Londynu. Do ojczyzny wrócili pod koniec września 91 roku, ponad 3 miesiące po zniknięciu Bena. Byli zrozpaczeni, kompletnie spłukani i bezdomni. Najpierw przygarnęli ich krewni z Sheffield. Niedługo później otrzymali od miasta tymczasowe mieszkanie socjalne. Żeby nie mówić tylko złych rzeczy na temat greckiej policji, tamtejsi funkcjonariusze przez cały czas prowadzili swoje śledztwo. Z czasem do poszukiwań włączyło się także greckie wojsko. W całej Grecji szukano niespełna dwuletniego chłopca o jasnej karnacji i blond włosach. Sprawdzano każdy możliwy trop i już nie wykluczono możliwości porwania. Po wyemitowaniu w mediach reportażu o Benie, na policję zaczęli dzwonić mieszkańcy całego kraju. Ktoś widział podobne dziecko na lotnisku w Atenach, a jakiś Rosjanin kupował mu słodycze. Ktoś inny zauważył go w jednym z aut podjeżdżających na stację benzynową w Salonikach. Jakaś turecka rodzina miała u siebie takie dziecko. Najpierw dziesiątki, a później już setki doniesień, obserwacji i raportów. Wszystkie tropy drobiazgowo sprawdzano. Niestety z marnym skutkiem. Szybko okazywało się, że albo były to wyssane z palca informacje, albo znalezione dziecko nie było Benem.
Zrozpaczona rodzina liczyła, że ich własne służby zrobią coś więcej niż greckie. Jednak już wkrótce spotkało ich rozczarowanie. Brytyjczycy nie za wiele mogli zrobić. Nawiązali co prawda kontakt z grecką policją, ale wciąż słyszeli, że śledztwo trwa i że robione jest wszystko, co tylko możliwe, aby odnaleźć chłopca. Dziadkowie Bena nie próżnowali. Wysyłali kolejne listy do najważniejszych osób w państwie, między innymi do królowej, do premiera oraz do ministra. W odpowiedzi otrzymywali słowa otuchy i zapewnienia, że Grecy profesjonalnie podchodzą do całej sprawy. No i że tak naprawdę wszystko znajduje się w ich rękach. Kerry nie była w stanie zaangażować się we wszystko tak bardzo jak jej rodzice. Ona sama miała problemy, cierpiała na depresję. Przeszła też załamanie nerwowe. Aż 4 razy targnęła się na własne życie. Jednak za każdym razem lekarzom szczęśliwie udawało się ją uratować. Jednocześnie była pod stałą opieką psychiatry. Jej stan trochę się poprawił, gdy do jej życia wrócił ojciec Bena. Para znowu zamieszkała razem, a kilka miesięcy później Kerry zaszła w ciążę. Sytuacja zmieniła się krótko po narodzinach ich córki, Liany. Simon trafił do więzienia za napad rabunkowy, a Kerry, oddając córkę pod opiekę dziadków, ukojenia zaczęła szukać w alkoholu. Kiedy odkryli to dziennikarze brytyjskich tabloidów, wykorzystali to przeciwko niej. Niektóre z tych oczerniających artykułów w brukowcach docierały także tutaj, do Grecji. Widzieliśmy wszystkie te krzykliwe tytuły typu „Matka zaginionego chłopca oddała córkę”, „Matka woli pić niż opiekować się dzieckiem”, „Matka mówi, że nie chce, aby jej zaginiony w Grecji syn się odnalazł”, „Wyrodna matka nigdy nie kochała żadnego ze swoich dzieci”. Bardzo współczuliśmy całej ich rodzinie. Nie zabrakło również artykułów mówiących o tym, jak to wyrodna matka chlała i romansowała w czasie, kiedy jej rodzice na własną rękę poszukiwali utraconego wnuka. Pretensje o taką ucieczkę w świat zabawy i kolejnych nieudanych związków popsuły relacje Niedermanów z ich własną córką. Zaczęli uważać ją za osobę zimną i pozbawioną matczynych uczuć, do tego nieodpowiedzialną. Kerry nie robiła w tym czasie nic, aby udowodnić rodzicom, że się mylą. Nie protestowała, gdy ograniczali jej kontakty z córką, niemal do zera. Otrzeźwienie przyszło dopiero w roku 1997, gdy jej córka miała 3 lata. Wtedy niespodziewanie w więzieniu zmarł Simon. Choć Kerry już od dawna nie była z nim związana, przestraszyła się. Zrozumiała, że śmierć w każdej chwili może zabrać każdego. Również jej własnych rodziców. Pewnego dnia przyszła do nich, oświadczając, że się zmieniła. Zaufali jej i przebaczyli, choć nadal byli pełni obaw. Ta zła atmosfera, podsycana bezlitośnie przez krajowe tabloidy, załamała dziadków, ale nie wpłynęła na ich determinację. Otworzyli sklepik ze starociami, aby zarobić pieniądze na dalsze poszukiwania. Gdy tylko finansowo stanęli na nogi, zwiększyli swoje wysiłki. Eddie, na zmianę ze swoją żoną, jeździł na wyspę Kos, aby osobiście sprawdzać każdy nowy trop. Ktoś przypomniał sobie, że tamtej tragicznej niedzieli widział biały samochód jadący wolno w pobliżu miejsca zaginięcia. Policja ustaliła jego właściciela. Dziadkowie chłopca bardzo dobrze go znali. Był właścicielem lokalnego sklepiku, w którym często robili zakupy. Jednak i ten trop okazał się fałszywy. Nowa nadzieja pojawiła się pod koniec roku 97. Po występie dziadków w programie o zaginionych osobach, wyemitowanym w Grecji telewizji, na policję prosto z więzienia w Atenach zadzwonił jeden z osadzonych. Twierdził, że wie, co stało się z chłopcem. I że w marcu 92 roku osobiście widział Bena w mieście Veria na północy Grecji. Zaginione dziecko miało być przetrzymywane przez mieszkającą tam cygańską rodzinę. Jego słowa potwierdził jeden z tamtejszych taksówkarzy, który kilka dni po zaginięciu wiózł romską rodzinę. Był z nimi chłopczyk o jasnej karnacji i blond włosach. Zapytany przez kierowcę o imię, odpowiedział, że nazywa się Ben.
Wtedy jedna z kobiet zagroziła dziecku, że jeśli się nie zamknie, to go uderzy. Chłopiec zamilkł i przez dalszą podróż taksówką nie wypowiedział ani jednego słowa. Razem z policjantami do Verii przyjechała babcia Bena. Odnaleźli podejrzaną rodzinę. Był z nimi wspomniany chłopiec, teraz już około 6-letni. Zbadano jego krew. Okazało się, że jego grupa krwi nie pasowała. Kolejna nadzieja umarła. Przez następne lata otrzymywaliśmy kolejne sygnały. Początkowo wydawały się one wiarygodne. Chłopiec miał być na Florydzie, na Rodos lub w Turcji. Widziano go w Skandynawii i w Rosji. Sprawdzała to zarówno nasza policja grecka, jak i brytyjska. Z takim samym skutkiem. To nie był on. Poszukiwania trwały nadal, ale w mediach nic już nie pisano na ten temat. Dziennikarze przypomnieli sobie o Benie dopiero w marcu 2007 roku, gdy świat obiegła wstrząsająca wiadomość o zaginięciu podczas rodzinnych wakacji w Portugalii innego brytyjskiego dziecka, Madeline McCann. O tej sprawie natychmiast zrobiło się głośno, a w odnalezienie dziewczynki zaangażowali się najważniejsi brytyjscy politycy. Needhamowie mieli pretensje do nich o to, że gdy zaginął Ben, nikt nie zainteresował się jego losem. Nikt nie nagłośnił tej tragedii tak, jak miało to miejsce po zaginięciu w Portugalii. Jednak po cichu liczyli na to, że rozgłos towarzyszący poszukiwaniom dziewczynki pomoże odnaleźć także ich wnuka. Tym bardziej, że w XXI wieku pojawiły się nowe metody identyfikacji osób zaginionych – badania DNA. Do tego dochodziło opublikowane przez policję zdjęcie Bena, uwzględniające progresję wiekową. W ich sercach znowu zakwitła nadzieja. Na początku 2015 roku brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodziło się w końcu sfinansować nowe poszukiwania Bena. Jednocześnie brytyjska policja wyznaczyła 10 doświadczonych policjantów, którzy udali się na wyspę Kos, aby wspomogli oni swoich greckich kolegów. Dodatkowo wyznaczono nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów dla każdego, kto przekaże informację prowadzącą do odnalezienia chłopca. Najważniejszy z przełomów w tej zagadkowej sprawie miał miejsce 16 września 2016 roku. To właśnie tego dnia brytyjskie media poinformowały, że śledczy zdobyli sensacyjne zeznanie tajemniczego świadka, które może przyczynić się do rozwiązania tajemnicy. W dzienniku The Guardian napisano: rodzina zaginionego w roku 1991 w Grecji dziecka została wczoraj poinformowana przez policję, że kierowca koparki z wyspy Kos mógł przypadkowo zabić chłopca podczas wykonywania prac porządkowych na terenie swojej posesji. Brytyjscy śledczy potwierdzili, że badana jest hipoteza mówiąca, że chłopiec mógł zostać przypadkowo zmiażdżony przez koparkę, gdy niespodziewanie oddalił się od swoich opiekunów. Jednocześnie szef brytyjskiej policji oświadczył, że wysłał już na wyspę Kos specjalną grupę śledczą z zadaniem zbadania tego tropu. Jak ustalili brytyjscy dziennikarze, tym kierowcą koparki miał być mieszkający niedaleko miejsca zaginięcia Grek, Konstantinos Barkas. Takie zeznania złożył na policji jego najlepszy przyjaciel, któremu Barkas się do tego przyznał. Gdy wydarzył się ten tragiczny wypadek, kierowca koparki spanikował. Następnie ukrył ciało chłopca w wykopanym pośpiesznie dole na terenie swojej posesji. Dlaczego tajemniczy informator zgłosił się na policję dopiero ćwierć wieku później? Bo, jak twierdzili dziennikarze, chcąc pozostać lojalnym wobec swojego przyjaciela, czekał z tym do jego śmierci. Barkas zmarł na raka pod koniec 2015 roku. 9 miesięcy później człowiek ten zdecydował się ostatecznie o wszystkim powiadomić greckich stróżów prawa. Wskazane miejsce ogrodzono i dokładnie przekopano. Co ciekawe, na jednym z obrazów dostępnych na mapach Google z października 2016 roku możemy zobaczyć to miejsce oraz pracujących tam greckich policjantów.
Spędziliśmy w tym miejscu ponad 3 tygodnie. Przepracowaliśmy tam łącznie ponad 3600 roboczogodzin, przesiewając ponad 1200 ton piasku i ziemi. Pomagali nam brytyjscy policjanci, a całą akcję współfinansowało brytyjskie MSW. Znaleźliśmy ponad 60 przedmiotów, które uznaliśmy za szczególnie interesujące, to znaczy mogące mieć związek z zaginionym chłopcem. Wśród tych przedmiotów był kawałek materiału w kolorze niemal identycznym jak koszulka, którą Ben miał na sobie w dniu zaginięcia. Poza tym dwa zabawkowe auta, które rodzina Niedemanów rozpoznała jako zabawki Bena, oraz dziecięce sandałki, przypominające te, które nosił. Wszystkie te przedmioty przekazano do policyjnego laboratorium w Londynie. Ich dokładne przebadanie trwało ponad 2 lata. Na jednej z zabawek znaleziono mikroskopijne ślady krwi ludzkiej. Jednak badanie DNA wykluczyło, że krew należała do Bena. Podczas wspomnianych prac odkopano kilkaset kości. Wszystkie okazały się być kośćmi pochodzenia zwierzęcego. Choć nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia, że Ben faktycznie stał się przypadkową ofiarą wypadku podczas pracy koparki, brytyjscy śledczy do dziś uważają, że wersja ta jest póki co najbardziej prawdopodobna. Z takim wyjaśnieniem pogodziła się również rodzina zaginionego chłopca. Mieszkający dziś na Cyprze dziadkowie nie przestają jednak szukać swojego wnuka. Wspiera ich w tym matka Bena, która jakiś czas temu wyszła za mąż i założyła nową rodzinę. Ostatnie doniesienia związane z zaginionym Benem pojawiły się jesienią ubiegłego roku. Napisano o tym także w polskich mediach. 7 września 2023 roku portal RMF FM opisało badania wyłowionych z rzeki Dunaj w Niemczech zwłok chłopca, którego wiek szacowano na około 2 lata. Jeszcze tego samego dnia wiadomość ta została uzupełniona przez portal Gazeta.pl. Zdjęcie zrekonstruowanej twarzy zmarłego chłopca, którego ciało znaleziono w rzece, wysłano m.in. do rodziców dziecka zaginionego na greckiej wyspie Kos w 1991 roku. Co prawda jego mama wciąż wierzy, że jej syn żyje, bo został porwany, ale przyznała, że odkryty niedawno zmarły chłopiec bardzo przypomina jej zaginionego syna. Tydzień później brytyjskie BBC rozwiało wszelkie nadzieje. Okazało się, że próbka DNA pobrana z ciała wyłowionego chłopca nie pasuje do DNA zaginionego Bena. O wynikach tych badań natychmiast poinformowano rodzinę, a brytyjskie władze udzieliły im niezbędnego wsparcia. Na razie sprawa tego zaginięcia wciąż pozostaje otwarta. Badane są kolejne tropy, ale na razie nie odnotowano kolejnych przełomów w śledztwie. Rodzina Bena wciąż wierzy, że on żyje. Że został przez kogoś porwany i gdziekolwiek się teraz znajduje, nie pamięta swojej prawdziwej rodziny. I że pewnego dnia dowie się prawdy na temat swojego pochodzenia, a wtedy być może wróci do domu. Jeśli rodzina chłopca ma rację, to Ben dziś jest już dojrzałym mężczyzną w wieku 33 lat. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Kerry Needham, Ben Missing Since 1991, wydana w roku 2014 przez wydawnictwo Ebury Press. Film dokumentalny Somebody Knows, Missing Ben Needham, zrealizowany w roku 2001 dla Carlton Television. Artykuł When Ben Needham Disappeared from a Greek Farmhouse in 1991, His Close-Knit Family Were Almost Torn Apart. Opublikowany 29 marca 2009 roku na stronie dziennika The Guardian. Artykuł Home Office Agrees to Fund Search for Ben Needham, opublikowany 6 stycznia 2015 roku na stronie dziennika The Guardian. Artykuł Ben Needham's Mother Hopes Fresh Appeal Will Find Missing Toddler, opublikowany 10 maja 2016 roku na stronie dziennika The Guardian. Artykuł Ben Needham's Mother Told Toddler Have May Been Crushed by a Digger, opublikowany 16 września 2016 roku na stronie dziennika The Guardian. Artykuł Ben Needham Police Find Item Belonging to Toddler Near Cause Site, opublikowany 17 października 2016 roku na stronie dziennika The Guardian. Artykuł Missing Ben Needham, Blood on Toy Car, Not a Match, opublikowany 30 listopada 2018 roku w serwisie BBC.
Artykuł German River Body Not Missing Sheffield Boy Ben Needham, opublikowany 13 września 2023 roku w serwisie BBC. Artykuł Ciało chłopca wyłowione z rzeki w Niemczech to zaginiony Ben, opublikowany 7 września 2023 roku na stronie RMF FM. Artykuł Dwulatek zaginął w tajemniczych okolicznościach, opublikowany 7 września 2023 roku na portalu gazeta.pl.